Ubiegłotygodniowe zwycięstwo w Leśnicy sprawiło, że w Wodzisławiu mieli naprawdę dobre humory. Pokonać Polonię Łaziska Górne i zbliżyć się do czołówki tabeli to był cel Odry przed tym spotkaniem. Podopieczni Tomasza Babuchowskiego wystąpili w tym meczu w składzie. Z numerem 25 zagra Filip Snopek, 7 Artur Gać, 3 Krzysztof Szeja, 16 Piotr Sławik, 21 Wojciech Franiel. Dalej 18 Łukasz Reinhardt, 20 Maciej Rozmus, 23 Bartosz Zyguła, z 8 zagra Marek Walczak. Numer 10 to tradycyjnie Paweł Polak, a 31 Mateusz Krupa. Na ławce rezerwowych zasiedli Bąkowski, Bochenek, Górnicki, Staniek, Młynek, Balcer i Kang Ho-jung. Piłkarze wychodzą już na murawę, za chwilę początek spotkania przedostatniej kolejki w tym roku. Na prawym skrzydle Reinhardt ładnie wywalczył piłkę. Rozmus zagrywa do Mateusza Krupy. Ten na prawym skrzydle wrzuca w pole karne. Nikt tej akcji jednak nie zamknął. Do głosu w pierwszej połowie próbują dojść goście. Wrzutka w pole karne. Strzał z 16 metra w bramce. Dobrze, Filip Snopek. Piłkę na 20 metrze przejmuje Marek Walczak. Skrzydłowy Odry dobrze uderza. Golkiper gości paruje ten strzał na rzut rożny. Z narożnika boiska piłkę dośrodkowuje Paweł Polak. Bramkarz gości omal sam nie wpakował sobie piłki do bramki. Piłkę do siatki próbował skierować jeszcze Krzysztof Szeja. Zawodnicy z Łazisk próbują wejść z piłką z własnego pola karnego, ale dobrze zachowuje się Paweł Polak, który przyjmuje piłkę. Zagranie do Macieja Rozmus o tym niepotrzebnie chyba przyjmuje, bo to dało czas zawodnikom gości na zablokowanie jego strzału. Ostatnia szansa Odry w pierwszej połowie. Piłka trafia pod nogi Bartosza Zyguły, ładny strzał. Niestety na tablicy świetlnej dalej wynik 0-0. To już fragmenty drugiej odsłony meczu, na którą wyszła zupełnie inna Odra Wodzisław. Polonia tak naprawdę nie dała pograć naszej drużynie, stwarzając sobie bardzo wiele sytuacji. Tutaj kilkukrotnie dobrze w bramce spisał się Filip Snopek. Rzut rożny dla gości i jedno ostrzeżenie wystarczyło, bo przy następnej okazji goście wyszli na prowadzenie. Bramkę dla Polonii strzelił Karol Króliczek. Goście w drugiej połowie całkowicie kontrolowali przebieg meczu, co chwilę stwarzając sobie sytuacje bramkowe. 62. minuta tego meczu. Strzał za pola karnego, Snopek odbija do boku. Jest dobitka, Snopek ponownie odbija, ale przy trzeciej próbie nie miał już nic do powiedzenia. 8 minut po stracie pierwszej bramki goście wychodzą na prowadzenie 2-0, a do siatki Filipa Snopka trafia Łukasz Mieszczak. Gościom nadal było mało i szukali kolejnych bramek. Kilkukrotnie kotłowało się pod bramką Odry. W bramce dobrze spisywał się jednak młody golkiper z Wodzisławia. Odra obudziła się w końcowych fragmentach drugiej odsłony. Na prawym skrzydle jest Łukasz Reinhardt. Strzał zza pola karnego zatrzymuje się na słupku. Polonia bardzo szybko kontrowała tego dnia naszą drużynę. Tutaj zabrakło jednak dokładności. Odra szukała kontaktowej bramki. Marek Walczak wrzuca w pole karne. Tam Łukasz Staniek zagrywa piłkę ręką, a sędzia pokazał zawodnikowi Odry żółtą kartkę. Próba indywidualnej akcji Pawła Polaka. W tej akcji przeszkodził jednak Kang Ho-jung. I goście wychodzą z kolejnym w tym meczu kontratakiem. Rozrzucenie na prawe skrzydło. Piłka wraca z powrotem pod nogi zawodnika Polonii. Ten rozciąga na lewo. Uderzenie obok lewego słupka Filipa Snopka. 80. minuta meczu. Staniek do Mateusza Krupy. Próba indywidualnej akcji. Wrzutka na 5. metr. Nikogo z zawodników Odry tam jednak nie było. Ostatnia groźna akcja w tym meczu. Mateusz Meissner ma bardzo wiele miejsca w polu karnym. Jego dwukrotne próby
pokonania Filipa Snopka przyniosły efekt w bardzo łatwy sposób. Polonia wygrywa zatem w Wodzisławiu 3-0, a Odra bieżącą rundę jesienną zakończy co najwyżej na 6. miejscu w tabeli, a trzeba podkreślić, że aby tak się stało, wyniki innych drużyn muszą być dla nas naprawdę bardzo korzystne. Posłuchajmy konferencji prasowej. Po pierwszej bramce już w ogóle posypała się cała gra, bałagan na boisku, tracimy drugą, trzecią bramkę i przeciwnik kontroluje praktycznie od odstrzelenia pierwszej bramki mecz. Uważam, zasłużenie wygrywa. Także gratulacje dla trenera, dla całej drużyny. Dziękuję. No, należy pogratulować wspaniałej atmosfery oprawy meczu. Ja o tym chłopakom mówiłem, grając tu pół roku temu z BKS-em, że takie mecze mają sens. Doskonała murawa, doskonałe boisko. Fanklub, który na tym poziomie, na tym szczeblu nie zdarza się często. Więc te mecze dodatkowo mobilizują, na takich stadionach, na takich obiektach chce się grać i życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście awansowali jak najwyżej, bo macie wszystko, wszystkie dane ku temu, żeby tam grać. Jest zapotrzebowanie, jest te mecze wyglądają tak, jak mecze wyglądać powinny. W drugiej połowie Odra była zupełnie inną drużyną aniżeli w pierwszej. Jak wytłumaczy to golkiper Odry Filip Snopek? Ja nie wiem, czy to jest może lekceważenie, gdyż jeżeli ktoś powie miłe słowo w szatni, że gramy dobrą piłkę, to od razu zawodnicy, nie wiem, no nie mówię tutaj o zawodnikach, no ale no nie wiem, czy poczuliśmy się jakoś wyżsi od nich. No oni nam pokazali piłkę, po prostu jak grać w piłkę, no zagraliśmy słabo, no jak powtarzałem, no, 3 punkty są w Polonii.